Dzień dobry, klaso ósma. Pora na kolejną zdalną lekcję języka angielskiego. Będziecie mogli sobie otworzyć tę lekcję z YouTube'a, tak jak ostatnio, na spokojnie i w dowolnej chwili. Mam nadzieję, że wszyscy zdrowi, ja też. Zatem zaczynajmy. Na ostatniej lekcji zajęliśmy się nazwami ubrań oraz różnymi stylami ubioru. W związku z tym dziś zajmiemy się tekstem na stronie 43, który będzie traktował trochę właśnie o stylach i ubraniach. Cele na dzisiejszą lekcję są następujące. Dowiemy się, co to jest cholewka. Tak, dokładnie, nie usłyszeliście źle. Cholewka to jest coś, co nam się przyda później w zrozumieniu tekstu. Następny cel. Będziemy doskonalić rozumienie tekstu pisanego. Trzeci cel. Przy okazji czytania tekstu będziemy doskonalić rozumienie ze słuchu. To są nasze cele na dzisiejszą lekcję. Na początek. Co to jest ta cholewka i do czego mi to słowo w ogóle potrzebne? Cholewka to część buta. Tylko nie każdy wie, w którym miejscu jest. Jest to część, która okrywa przednią, tylną i boczną część stopy, a czasem też podudzie. Czyli tak naprawdę wszystko, co otacza naszą stopę od poziomu podeszwy. A jak ktoś nie wie, co to jest cholewka, to tutaj mamy przedstawione to na zdjęciu. Słuchajcie, cholewka zaczyna się tam, gdzie kończy się obcas z podeszwą. I to jest nie tylko ta część z tyłu, ale to jest to wszystko, co otacza z boku i z przodu naszą stopę. To jest właśnie cholewka. A jak ktoś nie wie, co to jest obcas, mamy też to rozpisane. Jeśli ktoś nie wie, co to jest podeszwa, myślę, że wiecie, ale jeśli nawet, to też mamy to rozpisane. Tu na dole, niebieską czcionką. Ale najważniejsza jest u nas tutaj ta cholewka. Każdy widzi. Cholewka, obcas i podeszwa to też słowa, które pojawią się kilkukrotnie w naszym tekście. Więc warto wiedzieć, co oznaczają. Jeszcze raz. Cholewka to jest to czerwone oznaczenie. Ale nie tylko tył, tylko wszystko, co otacza naszą stopę. Z przodu, z boku i z tyłu. No właśnie. Przejdźmy dalej. Mam nadzieję, że już wiecie. To teraz czas, żebyśmy przetłumaczyli sobie te trzy wyrazy na angielski. Słuchajcie, cholewka po angielsku to jest upper, od słowa up, czyli to, co u góry. Obcas to heel, a podeszwa to soul, nie mylić z duszą. Soul, pisane s-o-l-e, soul, podeszwa. I słuchajcie, teraz już uzbrojeni w tę wiedzę możemy przejść do tekstu z czasopisma o modzie. Otwórzmy nasze podręczniki na stronie 43. Zajmiemy się pozycją numer 1. Ja też otwieram. Już mam. I słuchajcie, przed nami obszerny tekst, który sobie prześledzimy teraz. Ten tekst podzielimy sobie na 7 fragmentów, 7 akapitów. I waszym zadaniem teraz jest śledzić tekst po polsku, bo ja każdy akapit rozpisałem wam po polsku. A ja w tym samym czasie, gdy wy będziecie śledzić ten tekst po polsku, będę czytał go po angielsku. Później postaramy się przeanalizować wybrane informacje celem sprawdzenia, czy zapamiętaliście kluczowe informacje. A więc przechodzimy do pierwszego akapitu i to jest akapit napisany grubą czcionką. Wy śledzicie tekst, a ja czytam i staramy się rozumieć jak najwięcej. Look at the people around you. Now, look at their feet. What type of shoes are they wearing? What do the shoes have in common? Are they the same color? Are they the same material? Do they have the same
design. I to był nasz pierwszy fragment. Teraz przejdziemy do fragmentu numer 2, już pisanego niepogrubioną czcionką. Śledzimy. The basic design of shoes has not changed much since they were invented. Most shoes have a sole, a heel, and an upper, the part that covers the foot. However, creative designers have always found ways to make shoes look different. Teraz przejdziemy do trzeciego fragmentu. Let's start with heels. Italy is where designers created the famous stiletto in the 1950s, which has a thin, pointed heel. It is still a popular design, but heels don't have to be thin to look different. An American designer once created huge heels filled with water and toy goldfish. Teraz czwarty fragment. Najdłuższy. Designers do creative things with soles and uppers too. For example, hiking boots with soles that have compartments that contain equipment for making fires. Very practical for survival situations. A Czech designer made a pair of rectangular shoes in 2013 when she was a student. They have big platform soles and tight uppers. The uppers are made from soft leather, so the shoes are very comfortable. Teraz najkrótszy fragment, piąty. Perhaps you are looking for something sporty. How about some five-toe trainers? They look just like feet. Kolejny fragment, szósty. So, what shoe designs might be fashionable in a few years? Here are a few trends. Designers will use 3D printers more and more to create and print 3D shoes. They can be very flexible, so you can fold them and put them in your pocket. I ostatni fragment, siódmy. Another company has made shoes that generate electricity while you walk. Soon, you might plug your phone into your shoe. Others are experimenting with social media and have designed trainers with a small screen and Wi-Fi internet, so you will be able to tweet from your trainers. Tak kończy się nasz tekst, ale nie nasze zadanie związane z tym tekstem. Słuchajcie, czas na wybór najlepszego tytułu. Nad tym tekstem znajdują się trzy krótkie napisy. To są tytuły, ale my musimy teraz wybrać jeden najlepszy do całego tekstu. Ten, który oddaje istotę tego, co przeczytaliśmy. Do wyboru jeden z trzech. Pierwszy tytuł brzmi: wysokie obcasy są dla ciebie złe. Drugi tytuł: modne stopy. Trzeci tytuł: krótka historia butów. No to który? Wysokie obcasy są dla ciebie złe. Modne stopy, krótka historia butów. Który? Nie wiem jak wy, ale ja stawiam na ostatni. Krótka historia butów. Myślę, że ten tytuł oddaje najbardziej to, co prześledziliśmy w tym tekście. I myślę, że się zgodzicie ze mną. To nie jest tekst o modnych stopach, ani o wysokich obcasach, które są dla was złe. To jest krótka historia butów. Słuchajcie, przejdźmy dalej zatem. Czas na krótkie zadanie do tekstu. Słuchajcie, zajmiemy się zadaniem numer 2 na tej samej stronie, 43. I polecenie brzmi następująco. Popraw w zeszycie fałszywe zdania. Mamy 5 zdań, każde zawiera jakąś fałszywą informację. I słuchajcie, pierwsze zdanie brzmi: The basic design of shoes has changed a lot.
Co to zdanie oznacza? Podstawowa konstrukcja albo podstawowy wzór butów bardzo się zmienił, zmieniła. No właśnie, to zdanie jest fałszywe, bo zgodnie z tekstem podstawowa konstrukcja albo podstawowy wzór butów nie zmienił, nie zmieniła się znacząco, odkąd zostały wynalezione. To jak to zapisać teraz w języku angielskim? Tak, jak widzicie. The basic design of shoes has not changed much since they were invented. Tak to wygląda, to jest kalka, kopiuj i wklej z tekstu. Has not changed. Tak wygląda poprawnie zapisane zdanie. Chciałbym, żebyście te zdania w wolnej chwili zapisali sobie w zeszycie, poprawione już. A teraz przejdźmy do drugiego zdania. Stilettos aren't very popular today. Co to zdanie oznacza? Szpilki nie są dziś bardzo popularne. No właśnie, według tekstu chyba jest inaczej. Szpilki są dziś bardzo popularne. Tak jest. I po angielsku poprawna wersja brzmi następująco. Stilettos are very popular today. I w wolnej chwili chciałbym, żebyście zapisali sobie to zdanie do zeszytu. A my przejdziemy teraz do zdania numer 3. You can put survival equipment in the heels of hiking boots. Co to zdanie oznacza? Możesz umieścić sprzęt do przeżycia w obcasach butów trekkingowych. To jest nieprawda. Możesz umieścić sprzęt do przeżycia w podeszwach butów trekkingowych. Tylko jak była podeszwa? No, tak jak podkreśliliśmy. You can put survival equipment in the soles of hiking boots. Czyli w podeszwach. Soles. I to też w wolnej chwili zapiszcie sobie do zeszytów. A my przejdziemy do zdania numer 4. The rectangular platform shoes have loose uppers. Co to zdanie oznacza? Prostokątne buty o grubej podeszwie mają luźne cholewki. Pamiętacie, że luźne cholewki to jest, w ogóle słowo cholewka to jest to, co otacza naszą stopę od poziomu podeszwy. Luźne cholewki, to jest na pewno fałszywa informacja. Prostokątne buty o grubej podeszwie mają ciasne cholewki. Tylko jak to było po angielsku? The rectangular platform shoes have tight uppers. I tak sobie zapiszcie w wolnej chwili to zdanie do zeszytu. A my przechodzimy do ostatniego zdania w tym zadaniu. The five-toed trainers look like human hands. Co to oznacza? Co to zdanie oznacza? Tenisówki o pięciu palcach wyglądają jak ludzkie dłonie. Chyba nie. Co tu jest nie tak? Tenisówki o pięciu palcach wyglądają jak ludzkie stopy. Tak to powinno brzmieć. A po angielsku wygląda to tak. The five-toed trainers look like human feet. I w wolnej chwili zapiszcie sobie to zdanie również do zeszytu. I tym miłym akcentem będziemy kończyć naszą lekcję. Słuchajcie, na dziś wystarczy, a następny film będzie już jutro. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta lekcja. Wracajcie do niej, jeśli tylko uznacie, że musicie. Pozdrawiam Was i do usłyszenia.